No jakoś uczymy się żyć z pandemią. Artyści także znajdują sposoby na to, by zachwycać swoim talentem. I Ania Soporek między innymi o tym teraz nam opowie. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam Zacznijmy serdecznie. Jednak od książki, prawda? Od książki o Coco Chanel. Nowość. Nie poznamy tutaj całego życia Coco Chanel, natomiast skupimy się na latach od 1919 do 1922 roku, wtedy, kiedy Coco Chanel zajęła się swoimi perfumami. Chanel numer 5, tak? Zaraz po śmierci swojego ukochanego, no była pokrążona w depresji, natomiast szukała sensu życia. I to jest historia właśnie powstania tych perfum. Coco Chanel, niekwestionowana ikona mody paryskiej. To od niej wywodzi się mała czarna, ale też to ona zachęciła nas do chociażby noszenia spodni, prawda? Tak. Podtytuł książki Miłość zaklęta w zapachu, czyli ten aspekt biografii i talentu Coco Chanel będziemy mogli poznać z tej książki. Zresztą Michel Marly to też ciekawa bardzo osoba, autorka tej książki. Córka pochodzącego z Siemianowic Śląskich kompozytora i modelki niemieckiej. Także myślę, że jej ujęcie tematu też będzie ciekawe. Polecamy Państwu tę książkę Coco Chanel na ten. Zachęcamy, no, zdecydowanie. Zwłaszcza, że już niedługo pachnieć będzie w powietrzu wiosną, więc tym bardziej należy zająć się zapachem. Co jeszcze mamy? Teraz zabieramy Państwa do Gdyni, do Teatru Miejskiego na Arszenik i Stare Koronki. Jest to spektakl Właściwie ta pandemia się już zadomowiła, ale myślę właśnie, że uczymy się z nią sobie jakoś radzić. Bardzo dziękuję. To była Ania Soporek i propozycje kulturalne, ale nie możemy nie odnotować tego faktu, który jest dla nas wszystkich Polaków bardzo ważny, bowiem dziś 548. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Jego sława związana jest z opracowaną przez niego astronomiczną teorią heliocentryczną. Zapewniła ona Kopernikowi miejsce w gronie najwybitniejszych naukowców w dziejach ludzkości. Więcej na ten temat opowiedzą Państwu Anna Kieres i jej gość.